Halo, halo, witam wszystkich z tej strony Łosiu. Zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału z unboxingu. Dzisiaj na tapecie będziemy mieli coś dla ucha, czyli głośniczki. Są to głośniczki firmy Microlab, model FC330. Jeśli chodzi o głośniki z klasy budżetowej, to ten model cieszy się naprawdę świetnymi opiniami. No nie ukrywam, że między innymi dlatego go kupiłem, bo jakby opinie recenzentów na temat tych głośniczków były bardzo, bardzo pozytywne. No i zaraz zajmiemy się rozpakowywaniem tego tematu. Aktualnie kupiłem je za 2,5 stówki w Komputroniku. Oczywiście, no wiadomo, że te głośniczki nie będą grały tak jak jakiś tam kurde sprzęt audiofilski. Ale tak jak mówiłem, w swojej klasie są bardzo fajnym produktem i no oczywiście ta opinia jest oparta na podstawie tam zdań różnych recenzentów. No ale przejdźmy do unboxingu. Po otworzeniu kurde kartonu, na wierzchu jest karta gwarancyjna, jakiś tam user manual, instrukcja. A tu co to? Paleta z jajkami? Kurde. Mam nadzieję, że nie będzie niezłych jaj. O, no i przechodząc już do tematu. Mamy tutaj subwoofer, bo tak jak widzicie, jest to zestaw głośniczków 2 plus 1, czyli dwa głośniki satelitarne i subwoofer. Wszystko jest zapakowane w taką srebrną folię. Zaraz będziemy sobie to rozpakowywać. No, to jest jeden głośnik satelita. Zaraz go tutaj rozdziewiczymy. Wszystko jest oklejone taśmami klejącymi z logiem firmy Microlab. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja tu wszystko kurde rozrywam. Jakoś nigdy nie miałem cierpliwości do powolnego otwierania towarów. Tu już na podłogę. O! Kurde, muszę przyznać, całość wygląda dosyć przyzwoicie, bo nie są to plastiki. Głośniczki są wykonane z tej płyty MDF imitującej drewno. O, jak widzicie, kolor jest ciemnobrązowy. Z przodu membranka. Są dosyć masywne, jeśli chodzi o masę. Na głośniczku nie ma żadnych pokrętów. Nie wiem, czy to jest lewy, czy prawy. Nie ma tutaj oznaczenia. No. Dobrze. Z tyłu jest kabel cinch pojedynczy. O, natomiast to co wam powiem, to generalnie coś, co przedstawiane jest jako powtarzająca się wada tych głośników, to jest bardzo krótki kabelek do satelity. Znaczy do satelity, do obu głośników. Ma on zaledwie metr długości, więc jeśli ktoś chce sobie postawić subwoofer na podłodze, a głośnik gdzieś ma wysokie biurko, to niestety będzie miał z tym problem. No i ja mam taki problem właśnie, więc już jakby wiedząc, co mnie czeka, zaopatrzyłem się w dwa przedłużacze cinchów. Cinchów czy tam RCA, różnie te kable są nazywane, się na tym nie znam. I znaczy już jestem gotowy i będę mógł sobie to spokojnie na biureczku zainstalować. Drugi głośniczek zapakowany dokładnie tak samo jak pierwszy. Te same taśmy z opisem Microlab. No i tyle. Głośniczek jak głośniczek. O. Stawiamy go tutaj w pudle. Oprócz subwoofera już nic nie ma, więc po prostu wyciągnę go, a pudło rzucę gdzieś tam na ziemię. A coś, co jest jeszcze w pudle? W pudle jest przejściówka, dwa cincze na mini jacka, żebyśmy mogli oczywiście cały zestaw podłączyć do komputera. Kolejna paleta z jajkami, ale to już ich nie będę tutaj, tej palety wyciągał. I przejdziemy do otwierania największego smakołyku tego zestawu. Czyli tak jak wspominałem wcześniej, subwooferka. O. Jest ładnie zapakowany. O, i przy tej okazji widzicie drugą największą wadę tych głośników, czyli głośność subwooferka jest z tyłu subwoofera.
i po prostu to utrudnia zmianę wszystkich ustawień. Oczywiście można tego to zmienić, ustawienia dźwięku w systemie, ale no ja akurat jestem fanem sięgania po gałeczkę z przodu głośników, no i dla mnie to będzie minus. No ale tak jak czytałem opinie recenzentów, to są to już są to wady, które są jedyne, jeśli chodzi o ten produkt, bo tak naprawdę we wszystkim to są same plusiki i jeśli chodzi o tą klasę sprzętu, to mają naprawdę głośniczki fajne brzmienie. No tył, jak widzicie, jest, jak każdy widzi, on off, ten wtyczka do prądu, audio output, audio input. Możemy sobie wszystko ładnie tutaj poustawiać. Aha, i tam basy, z tyłu była głośność basów, natomiast głośność całego zestawu jest z przodu, co sprawia, że jeśli ten subwoofer będzie stał na ziemi, to będzie ciężko do niego sięgnąć. No ale tak jak mówiłem, będzie można to poprawić w systemie. Znaczy poprawić, zmienić głośność w systemie. Tak prezentuje się cały zestaw. Kurde, po skosie może położę to raczej tak. O, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. O. A, tego się nie da, to tylko tak przechylę. No, i to jest właśnie zawartość zestawu głośników firmy Microlab, model FC330. Więcej na temat tego, jak działa ten zestaw, wypowiem się, jak go użyję. Na razie jest bardzo spoko, jeśli chodzi o pierwsze wrażenie wizualne. No nic, tak jak wspominałem, unboxing dotyczył zestawu głośników Microlab FC330, a materiał nagrał dla Was Łosiu. Do pytań dotyczących, nie wiem, tych głośników, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach do niniejszego materiału. Jak będę wiedział, postaram się odpowiedzieć. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!